Nowy system Connect zadebiutował wraz z Civicem 10 generacji. Producent obiecał, że będzie dużo lepiej współpracował ze smartfonami. Sprawdzimy to wraz z innymi funkcjami, jakie niesie ze sobą nowy system Connect. Krzysztof Dobrzański, witajcie w kolejnym odcinku Honda Plaza TV. Ponieważ system Connect występuje w każdej wersji wyposażenia, producent lepiej wkomponował go w deskę. Nie wygląda teraz jak dołożone urządzenie, tylko jak całość z deską rozdzielczą. Obsługujemy system Connect za pomocą przycisków na panelu dotykowym. Jedyny mechaniczny przycisk służy do włączenia trybu dziennego lub nocnego, czyli zwiększamy lub zmniejszamy intensywność podświetlenia ekranu. Pierwszy komunikat, który zawsze po uruchomieniu nam się pokazuje, jest ostrzeżenie o tym, żebyśmy bezpiecznie prowadzili pojazd i że z urządzenia możemy korzystać jedynie na postoju. Potwierdzamy tą informację i przechodzimy do głównego menu urządzenia. W tej chwili chce nam podłączyć telefon, do tego jeszcze dojdziemy. Wracamy do głównego menu przyciskiem Home. Przyciskiem włączenia nie włączamy i włączamy system Connect, tylko włączamy i włączamy audio. Connect zawsze po uruchomieniu będzie się włączał automatycznie. Zgłaśnianie, ściszanie, wybór menu i zawsze tą strzałeczką back wracamy do ekranu poprzedniego. Przejdźmy do funkcji, jakie oferuje Connect. Mamy nawigację. Jest to dobrze znana Wam mapa Garmina z poprzedniego systemu Connect. Nie będziemy tutaj zagłębiali się w jej obsługę. Obsługa jest prosta, intuicyjna w tym urządzeniu. Wracamy do głównego menu. Obsługa telefonu. Wciśnijmy telefon. Chcemy sparować chociaż jedno urządzenie. System z automatu podpowiada nam, aby takie urządzenie sparować. Nie ma nic prostszego, po prostu wciskamy tak. Ale co, gdy wciśniecie nie? Pokażę Wam, jak sparować telefon z poziomu menu. Bierzemy Home, wciskamy Ustawienia, wybieramy Telefon. Tutaj mamy listę urządzeń Bluetooth, wybieramy ją i jest opcja Dodaj urządzenie Bluetooth. Oczywiście wciskając dodajemy urządzenie. Pamiętajcie, aby włączyć Bluetooth w swoim telefonie i aby on był w trybie wykrywalnym. Wybieramy Kontynuuj i w tej chwili następuje wyszukanie urządzenia. Mój telefon został sparowany. Nie będziecie mogli dodać kolejnego urządzenia, jeżeli ta lista będzie zapełniona. Co zrobić, aby usunąć taki telefon, którego już nie używacie, a chcecie na przykład sparować kolejny? Musimy usunąć jeden z telefonów z listy, właśnie wybierając ten, który chcemy skasować i przyciskając Usuń. Dzięki temu robicie miejsca na kolejne telefony. My mamy telefon sparowany, więc jest to dosyć prosta operacja. Wracamy do górnego menu. Telefon mamy umówiony. Jeżeli macie połączony telefon z systemem Connect, oczywiście możecie wykonywać połączenia, ściągnie książkę telefoniczną, której możecie używać. Synchronizuje się ona później także z telefonem. Przejdźmy do ustawień systemu Connect. Zegar. Tutaj możecie sobie zmienić także menu, które jest wgrywane w czasie uruchomienia samochodu, czyli możemy wybrać sobie typ zegara. Może on być analogowy, może być cyfrowy, może być mały cyfrowy lub wyłączony. Chcemy, aby zegar był cyfrowy i zmieniamy tapetę. Chyba że jesteście fanami Gwiezdnych Wojen, możecie sobie tą tapetę z gwiazdami zostawić. My wybierzemy sobie na przykład metaliczny. Przyciskamy OK i nasza tapeta będzie po uruchomieniu już inna. Wejdźmy z powrotem w ustawienia. Jednocześnie możecie sobie tutaj, oprócz tego, że ustawiamy zegar, ustawić automatyczną strefę czasową, automatyczne dostosowanie strefy czasowej, jaki ma być format zegara, czy 24-godzinny, czy 12-godzinny, czy ten zegar ma się wyświetlać, jeżeli tak, to w którym rogu. Możemy sobie ten zegar w tej chwili wyświetlamy tutaj w prawym górnym rogu. Drugą ikonką w trybie menu mamy informacje. Są to praktycznie te same informacje co zegar, że możemy zmienić tapetę, gdzie ma być wyświetlany. Przejdźmy do ustawień kamery. Kamera cofania. I tutaj możemy sobie zmienić, czy mają być stałe linie, włączone lub wyłączone. I czy mają być dynamiczne. Co to oznacza?
Jeżeli włączymy przy dynamicznych liniach wsteczny i będziemy kręcili kierownicą, pokaże nam system, w którym miejscu wjedziemy samochodem przy tym ustawieniu kierownicy, które mamy. Pokażę Wam. Mamy linię przy tych dynamicznych liniach. Jeżeli sobie wyłączymy dynamiczne linie, to na ekranie będziemy widzieli tylko stałe linie, które nie będą się skręcały w zależności od tego, jak mamy ustawioną kierownicę. Jest jeszcze tutaj w ustawieniach kamery także monitor ruchu. Monitor ruchu oznacza, że jeżeli przy biegu wstecznym będzie coś jechało z lewej lub z prawej strony, my nie widzimy, czy możemy cofać dalej, system będzie nam pokazywał strzałkami, z której strony nadjeżdża pojazd i sygnałem dźwiękowym nas o tym informował. Warto, żeby ten monitor ruchu, abyście mieli włączony, bardzo pomaga przy cofaniu, przy włączaniu się do ruchu, kiedy mam ograniczoną widoczność, a cofamy samochodem. Dalej w ustawieniach mamy ustawienia Bluetooth i tutaj także możemy sobie wejść z poziomu, tak jak telefonu, aby zobaczyć, które urządzenie mamy podpięte, który telefon, możemy go usunąć z listy. Możemy dodać kolejny, my go zostawiamy. Lista urządzeń. Edytuj kod parowania. Ten kod parowania nie jest Wam potrzebny. Jeżeli jest losowo wybrany, to na systemie Connect pojawi się ten kod i także w Waszym telefonie automatycznie. Nie musicie go wpisywać. Możecie także ustalić taki typ kodu, który będziecie sobie wpisywali i taką wartość, czterocyfrowy kod tutaj nadajemy. W tej chwili kod parowania jest 0000. Domyślnie system używa wybranego kodu losowo. Lista urządzeń Wi-Fi. Możecie sobie połączyć oczywiście takie urządzenie, aby mieć internet. Aby mieć internet, wystarczy Wasz telefon. Zróbmy hotspot z naszego telefonu. Na podstawie pokazuję Wam to iPhone'a 5S. Hotspot osobisty. Włączamy go. Na urządzeniu pojawiło nam się iPhone Krzysztof, że jest to urządzenie, które chce nam dać sygnał internetowy. Wybieramy. Dodaj. Hasło. Potwierdzamy. Połączone. Widzimy tutaj ikonkę Wi-Fi. Sprawdźmy od razu na innym ekranie. Możecie go sobie przesuwać w lewo lub w prawo. Tych ekranów mamy kilka do dyspozycji. Wejdziemy w centrum aplikacji. Mając internet, możemy to po prostu zrobić. Jest. Zasady i warunki użytkowania. Zgadzamy się. Macie tutaj aplikacje do samochodów, aplikacje do smartfonów i moje aplikacje. Do tego dojdziemy, bo pokażę Wam, jak ten system współpracuje z telefonami i też będzie nam ta aplikacja potrzebna, aby ściągnąć Android Auto na telefony z Androidem. Tutaj jest specjalny QR kod lub link do wpisania, dzięki któremu ściągniecie taką aplikację na swój telefon. Wracamy do menu. Jest opcja połącz ze smartfonem. To Wam pokażę na końcu. Opcje telefonu. Tak jak pokazywałem Wam na początku, w tym miejscu możecie sobie ustawić urządzenia Bluetooth. Audio. W przypadku ustawień audio, jeżeli jest jakiś wykonawca, może Wam także pokazać okładkę tego wykonawcy, jeżeli macie dostęp tutaj do internetu. Tutaj mamy ustawienia dotyczące RDS-u, ewentualnie informacje o ruchu drogowym, nie działające w Polsce, więc są tutaj wyłączone. Wiadomości, jeżeli będą nadawane w radiu, też możemy sobie taką opcję włączyć. Wtedy automatycznie przerzuci nam na stację, która nadaje wiadomości. Tutaj także są ustawienia radia cyfrowego, dlatego że nowy system Connect, nowy Honda Civic posiada już radio cyfrowe DAB.
wejdźmy w ustawienia systemu. Możecie sobie tutaj zrobić kolejność edycji ekranu głównego. I tutaj w tym przypadku możecie sobie ewentualnie przesuwać różne opcje, gdzie byście chcieli, aby dana funkcja znajdowała się na danym ekranie. Możecie także usuwać ją tutaj do śmietnika. Tutaj nic nie będziemy zmieniać. Wejdźmy w konfigurację deski rozdzielczej. Obecnie system Connect dużo bardziej współpracuje z komputerem pokładowym, więc możemy sobie wszystko skonfigurować właśnie za pomocą systemu Connect. Możemy edytować jego kolejność, jak ma być wyświetlana. Możemy ewentualnie dodać lub odjąć jakąś ikonkę. Jeżeli nie chcemy na przykład informacji o zasięgu i stanie paliwa, możemy sobie wyłączyć tą ikonkę. I ona wtedy nie będzie widoczna tutaj na głównym ekranie komputera przy przełączaniu sobie tej opcji z kierownicy. Możemy na przykład sobie włączyć czytanie SMS-ów i poczty, także wtedy dodać tą ikonę do komputera pokładowego. Potwierdzamy. Ustawienia obrotomierza. Możemy go sobie na przykład wyłączyć, wtedy znika on nam z deski rozdzielczej samochodu. My chcemy obrotomierz. Ustawienia wyświetlacza. Tutaj możemy sobie poustawiać w tym miejscu jasność, kontrast, poziom czerni. Także zobaczcie. Tutaj zmieniamy kolor tła. Jest do wyboru kilka kolorów. Weźmy na przykład czerwony. Możemy także zmienić czułość panelu dotykowego z niskiej, że może być ona niska lub wysoka. Przy tym niższym ustawieniu naprawdę wszystko działa należycie. Głośność podpowiedzi głosowych także możecie tutaj zmienić. Głośność czytania wiadomości SMS. Rozpoznawanie głosu, głośność wskaźnika odczyt z listy, przypomnienia głosowe, więc tych ustawień mamy tutaj naprawdę sporo. Zobaczcie, że te menu także się powtarzają. Typ zegara i tapety to także możecie ustawić z dwóch różnych poziomów menu. Chcecie zobaczyć, jak wygląda inna skórka? Sprawdźmy. Możecie pamiętać ten wygląd ikon właśnie z poprzedniego systemu Connect. Jest on tutaj inny. Możemy przywrócić także poprzedni. Tych ustawień systemowych mamy troszkę. Przejdźmy do ustawień pojazdu. W tej chwili system ostrzegający o ciśnieniu w oponach bardzo łatwo zresetować i przywrócić do fabrycznej wartości. Zobaczcie, wystarczy, że wejdziemy sobie w to menu, zrobimy inicjalizuj. Wcześniej nie było to tak proste. Wejdźmy w ustawienia systemu wspomagania kierowcy. Tutaj możemy sterować wszystkimi funkcjami ADAS, czyli zbiorem systemów bezpieczeństwa, w które wyposażona jest każda Honda Civic. Możemy sobie ustawić alarm odległości od pojazdu z przodu, na przykład na daleko, normalnie lub blisko. Dźwięk wykrycia samochodu, możemy go włączyć lub wyłączyć. Sygnał wstrzymania systemu LCAS oznacza to, że jeżeli puścicie na przykład kierownicę, samochód sam jedzie i trzyma się pasów jezdni, to za długie niezłapanie z powrotem kierownicy sprawia, że ten system się wyłącza. Możecie sobie oczywiście taki sygnał dźwiękowy włączyć lub wyłączyć. Dobrze, żeby on był włączony, wtedy słyszycie, kiedy system przestaje działać.
wybraliśmy, żeby był włączony. Ustawienia systemu ostrzegania zjeżdżania z drogi. Także możecie tutaj sobie kilka trybów wybrać. Normalnie, że jest opóźniony, tylko ostrzeżenie lub wcześniej nas ostrzeże, jeżeli będziemy dojeżdżali do pasa jezdni. Kontrola przewidywanego zjechania z drogi, ACC, jest to funkcja tempomatu adaptacyjnego, czyli utrzymywania samochodu od pojazdu poprzedzającego. Jednocześnie ten wraz z połączeniem z systemem LCAS samochód wie, kiedy chcemy wyprzedzać, jeżeli dojeżdżamy do linii. Dla tempomatu aktywnego będzie to także świadectwem tego, że chcemy wyprzedzić samochód przed nami, nie będzie nas wtedy przyhamowywał. Dobrze. Dalej mamy ustawienia licznika. Co nam ma się wyświetlać tutaj przy liczniku, jeżeli chodzi o komunikaty ostrzegawcze? Możemy je włączyć. I w tej chwili oprócz symbolu braku paliwa mamy także napisane w komendę w języku polskim, że mamy rezerwę. Więc tego typu komunikaty możecie sobie włączyć lub wyłączyć. Tutaj jest korekta temperatury. Jeżeli jesteście pewni, że wasz samochód źle pokazuje temperaturę, możecie sobie taką kalibrację sami przeprowadzić, ewentualnie dodać lub odjąć po jednym stopniu, w górę lub w dół. Zerowanie przebiegu, a także możemy zrobić z poziomu komputera. Możemy także sobie ustawić, że będzie zawsze zerowo po zatankowaniu na przykład samochodu lub po wyłączeniu zapłonu lub zerowanie ręczne. Zerowanie ręczne wybieramy tym przyciskiem, przytrzymując dłużej na przebiegu A lub B. Dłuższe przytrzymanie zeruje licznik. Tutaj będzie to za was robiło automatycznie, więc bardzo fajna, przydatna funkcja. Możemy sobie zawsze zrobić, żeby po zatankowaniu zerował nam licznik. Podobnie możecie także zrobić z przebiegiem B. Wskaźnik stylu jazdy. Czy jedziemy eko, czy nie jedziemy eko. Jeżeli będziemy jechali ekonomicznie, na górze są takie dwa paski, które zmieniają kolor w zależności od naszego trybu jazdy. Jeżeli nie chcecie tej funkcji, także możecie ją w prosty sposób wyłączyć sobie z poziomu konekta. My tą opcję chcemy, jest ona przydatna. Wiemy też, kiedy zmienić bieg na wyższy i niższy. Wyświetlanie komunikatu autostop mamy włączone. Możecie także sobie system autostop wyłączyć tym przyciskiem. Pamiętajcie, że każdorazowo po uruchomieniu zapłonu system autostop będzie z powrotem domyślnie włączony. Ekran kierunków jazdy. Mamy kompas w samochodzie, także pokazuje on ten kompas tutaj z kierunkiem jazdy na desce rozdzielczej. Powiadomienie o nowych wiadomościach. Jeżeli mamy podpięty telefon pod system Connect, przychodzące wiadomości możemy sobie odczytać. Do tego jeszcze dojdziemy, pokażę wam obsługę telefonu z tym urządzeniem. I to, co robiliśmy wcześniej, możemy sobie włączyć lub wyłączyć obrotomierz w samochodzie. Nadal jesteśmy w ustawieniach pojazdu. Wejdźmy w ustawienia dostępu bezkluczykowego. Możemy sobie wybrać typ odblokowywania drzwi. Czy przy otwarciu jednorazowo, na przykład kluczykiem lub wsadzeniu rękę za klamkę, otwieramy tylko drzwi kierowcy, czy wszystkie drzwi. Także już tutaj możecie to ustawić. W poprzedniej generacji nie mogliśmy tego ustawić. Trzeba było dwukrotnie wcisnąć kluczykiem lub wsadzić dłoń od strony pasażera, aby otworzyć wszystkie drzwi. Migające światła przy dostępie bezkluczykowym. Także możemy to sobie zrobić, czy samochód nas informuje, jak podejdziemy z kluczykiem, że migają światłami o zamknięciu, otwarciu drzwi. Tak. Ustawienia oświetlenia. Czas wyłączania oświetlenia wnętrza. Jest to także definiowalne w trzech zakresach: 15, 30, 60 sekund. Dosyć ważne, bo jeżeli wiecie, że gdzieś potrzebujecie dłużej tego światełka, na przykład w garażu, możecie sobie tutaj tą opcję zmienić. Automatyczny wyłącznik reflektorów. Po zamknięciu samochodu światła odprowadzają was jeszcze do domu. Tutaj definiujecie, jak długo mają się jeszcze świecić po zamknięciu auta. Możemy także je całkowicie wyłączyć, tą funkcję, ustawiając 0 sekund. Czułość oświetlenia wskaźników.
światła przednie zintegrowane z wycieraczkami. Bardzo fajna opcja. Jeżeli jedziecie na światłach dziennych, jest widno, ale zacznie padać deszcz i wycieraczki automatyczne zaczną nam działać, włączą się światła mijania. Przy dużych opadach jest to o tyle ważne, aby kierowcy także z tyłu nas dobrze widzieli i przy włączonych światłach mijania świecą się oczywiście przednie i tylne reflektory. Więc ta opcja jest dosyć przydatna, zostawiamy ją włączoną. Ustawienia drzwi okna. Tryb odblokowywania. Tu także jest zdublowana ta opcja, którą pokazywałem Wam wcześniej. Potwierdzenie blokady zamka centralnego możecie sobie włączyć lub wyłączyć. Czas ponownego blokowania drzwi. Jeżeli nic nie zrobicie, one się zablokują w czasie 30, 60 lub 90 sekund. I z tego poziomu sobie tutaj to wybieramy. Nie blokują się automatycznie po ruszeniu. Nie mylcie tej funkcji. Jeżeli otworzycie sobie kluczykiem samochód, ale nie otworzycie drzwi, to po 30 sekundach on z powrotem się zablokuje. Przy tym ustawieniu. Automatyczne składanie lusterek drzwi. Mogą się one składać automatycznie lub tylko ręcznie. Co to oznacza? Jeżeli korzystacie z opcji domknięcia szyb kluczykiem lub przyciskiem na klamce w przypadku systemu bezkluczykowego, składają się także lusterka. Tutaj możecie sobie to wyłączyć, właśnie włączając, że tylko tryb ręczny składa nam lusterka. Jak nie ma zimy, nie zamarza woda tutaj w lusterkach, spokojnie możecie korzystać z tej automatycznej funkcji. Informacje o przeglądzie. Zobaczcie, to jest bardzo ważny komunikat dla wielu, też nastręczający problemów w poprzedniej generacji. Tutaj możemy sobie zobaczyć te informacje o przeglądzie właśnie w tym miejscu. Mamy, że przegląd jest za 340 dni. Nie pokazuje nam jeszcze literki, która oznacza, jaki byłby zakres tego przeglądu. Jeżeli pojawi Wam się literka A, oznacza to, że mamy do wymiany olej i filtr oleju. Mogą to być jeszcze inne komunikaty B, A1 i tak dalej. W serwisie oczywiście powiemy Wam, co oznacza dana ikona. Nie musicie aż tak głęboko wchodzić w opcję komputera, aby zobaczyć informacje o przeglądzie, dlatego że na desce rozdzielczej także te ustawienia menu sprawiają, że możecie sobie taką informację wybrać tutaj z kierownicy, najeżdżając na kluczyk i potwierdzając. I też będziemy widzieli ten sam komunikat, że za 340 dni macie przegląd. Wybierając audio, wybieracie sobie źródło, z jakiego ma być nadawana na przykład muzyka. W tej chwili mamy Bluetooth. Klikając źródło możecie sobie wybrać radio FM, radio cyfrowe, fale długie, fale średnie. Jeżeli mamy podłączonego na przykład pendrive'a do portu USB, wybieramy wtedy to źródło. iPoda, dźwięk z Bluetootha, jeżeli jest podłączony telefon. Dźwięk z telefonu, jeżeli podłączony jest kablem lub przez port HDMI. Wybierając informacje z menu, mamy rozbudowany komputer pokładowy. Historia przebiegu A nie mamy, bo zresetowaliśmy. Poprzednia trasa, bieżąca trasa, chwilowe zużycie, średnie zużycie. Skasowaliśmy, więc mamy zasięg 0. Musimy się przejechać, żeby przeliczył to z powrotem komputer. Więc tutaj w tym trybie informacji mamy także informacje o dacie, o godzinie. Sprawdźmy teraz najważniejszą funkcję dla nas, której jesteśmy bardzo ciekawi, jak ten system współpracuje z nowymi smartfonami i w jakim zakresie możemy widzieć to, co się dzieje na telefonie, na ekranie systemu Connect. Aby to zrobić, musimy się połączyć ze smartfonem. W przypadku iPhone'a bardzo ważne, abyście mieli oryginalny kabel, który podpinacie sobie do portu USB i wtedy telefon automatycznie łączy się z systemem Connect. Gorzej jest w przypadku Androida. Gorzej, co nie oznacza trudniej. Musicie po prostu ściągnąć odpowiednią aplikację na telefon i ona wtedy po ściągnięciu będzie działała z systemem Connect idealnie. Pokażę Wam, jak to zrobić. Wybierzmy sobie z ekranu centrum aplikacji, tak jak pokazywałem Wam na początku. Zgadzamy się. Aplikacje do smartfonów. Google Play. To nam jest potrzebne, abyście tą aplikację ściągnęli na swój telefon.
potrzebujecie Android Auto, takiej aplikacji. Jeżeli wpiszecie ją sobie w Polsce w sklep Play, najprawdopodobniej nie znajdzie Wam tego programu. Nie wiemy dlaczego. Musicie go sobie ściągnąć automatycznie. Jak to zrobić? Musicie zeskanować ten kod QR na swoim telefonie z Androidem lub wpisać ten oto adres. Podamy go Wam także pod filmem. Będziecie mogli go sobie skopiować w sklepie Play i ściągnąć tą aplikację. Jeżeli ją ściągniecie, pokażemy Wam, jak to wygląda. Pojawił nam się komunikat po podłączeniu kablem USB, czy włączyć funkcję Android Auto. Możemy to włączyć jednorazowo lub zawsze, żeby włączał po połączeniu telefonu z systemem Connect. Otrzymujemy powiadomienia, akceptujemy. I zobaczcie, uruchomił się Android Auto. Możemy sobie zobaczyć podpowiedzi. Porozmawiaj z Google i akurat w przypadku Androida działa sterowanie głosem po polsku. Zaczynamy. Urządzenie korzysta z map Google'a. Zobaczcie, jeżeli chcemy gdzieś sobie dojechać, wybieramy głośniczek. Honda Plaza. Znalazł Honda Plaza. A musimy zmienić język, ale wykrył nam. I korzystacie z map Google'a za pomocą swojego telefonu. To jedna z opcji. Kieruj się na zachód. Kółeczkiem zawsze przechodzicie do głównego menu. Mamy jednocześnie historię, jakie adresy wpisywaliśmy. Możemy sobie na przykład wybrać opcję telefonu. Opcję muzyki. I tutaj korzystamy z aplikacji, które są wgrane na naszym smartfonie. Jeżeli macie Spotify na przykład na swoim telefonie z Androidem, tutaj będziecie widzieli po zalogowaniu playlistę. Możecie sobie także ściągnąć dodatkowe aplikacje, które będą działały z systemem Connect. Ja sprawdziłem tą listę. Pokażę Wam, jak to zrobić. Wychodzimy tutaj do menu. Android Auto pojawia się, gdy telefon połączony jest z systemem Connect. Tych opcji za dużo nie mamy. Na pewno nie będziemy widzieli w czasie jazdy to, co dzieje się na telefonie. Działają tylko wybrane aplikacje, które współpracują z tym programem. Wszystkie komendy także możecie sobie tutaj wybierać z poziomu głośniczka. Na pewno dobrą alternatywą będzie wybór nawigacji Google'a w stosunku do mapy tutaj Garmina, dlatego że też będziemy informowani o korkach i będzie też podpowiadana nam najkrótsza trasa. Dużo osób wiem, że korzysta z tych nawigacji, ja również, więc fajnie, że chociażby o taką funkcję ten system Connect został wzbogacony. Podepnijmy iPhone'a. Ważne, abyście używali oryginalnego kabla. Próbowaliśmy też z zamiennikiem, nie zadziałało nam to połączenie. Także pojawia nam się ta informacja. Zawsze włączajmy, gdy jest podłączony iPhone. Włączył nam się Apple CarPlay. Wybieramy go. Odblokowaliśmy. I zobaczcie, mamy tutaj dobrze znane menu z iPhone'a, opcje telefonu, wiadomo, historia połączeń, tam gdzie możemy sobie wykonać to połączenie, odbierać mapy. Korzystamy tylko z map
które oferuje Apple. Nie możemy uruchomić tutaj mapy Google'a, więc też zobaczcie, cel malownicza. Mamy tutaj znany przycisk z iPhone'a do, wracający do głównego menu. Możemy sobie zobaczyć wiadomości. Jedna uwaga, on te wiadomości będzie nam czytał, nie pokaże nam ich na ekranie. Oczywiście to jest ze względów bezpieczeństwa, jeżeli taką wiadomość dostaniecie, abyście nie czytali wiadomości z ekranu Connecta. W Polsce jest takie utrudnienie, że Siri, czyli asystent, który jest w iPhone'ie, który, że tak powiem, czyta komunikaty, można powiedzieć słownie SMS-a, żeby nam napisała Siri, jest to tylko w języku angielskim, więc jest to pewnego rodzaju utrudnienie i ta funkcja w Polsce będzie najprawdopodobniej niewykorzystywana. Gdy Siri będzie w iPhone'ie po polsku, będziemy wtedy mogli powiedzieć Siri, aby napisała wiadomość do użytkownika i używając komend głosowych polskich będziemy mogli to zrobić. Dalej mamy odtwarzanie. Jeżeli korzystacie z jakiegoś programu do odtwarzania muzyki na telefonie, w tym miejscu wchodzicie w ten program i możecie sobie odtwarzać muzykę bezpośrednio z Connecta. Ikonka Honda. Wracamy do menu. Apple CarPlay. Książka, książki audio. Jeżeli macie audiobooki, tutaj one się także będą wyświetlały. Tych programów nie ma za wiele. Są to najczęściej programy, które będą odtwarzały nam muzykę. Pokażę Wam, jakie aplikacje działają na Androidzie i jakie na iPhone'ie. Spróbujmy na iPhone'ie włączyć na przykład któryś z naszych filmów. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo testujemy nowe jednostki, które... Obrazu nie będziemy widzieli, będziemy słyszeli tylko dźwięk. Dominik jest naszym testującym. Tutaj... Dominiku, opowiedz nam o teście. W związku z tym, że mieliśmy wiele pytań... Tutaj producent poszedł w bezpieczeństwo, abyśmy nie oglądali żadnego obrazu i filmów w samochodzie w czasie jazdy. Szkoda, że nie działa to na postoju. Być może wyjdzie jakaś aktualizacja, która sprawi, że będzie to działało także na postoju i będziemy mogli sobie na przykład obejrzeć filmy z YouTube'a. Jeżeli chodzi o dostępne aplikacje z centrum Hondy do systemu Connect, tych aplikacji jest nie za wiele. W większości, jeżeli macie wgraną aplikację w swoim telefonie, która będzie działała z tym systemem, to ona będzie tutaj już widoczna jako ikona. Nowy system Connect jest lepiej zintegrowany z naszą Hondą. Dobrze, że możemy za jego pomocą poustawiać wiele ustawień samochodu. Nie musimy już się bawić w nieczytelne menu. Wszystko robimy tutaj z ekranu dotykowego. Wielki plus. Samo urządzenie jest lepiej wkomponowane w deskę rozdzielczą, widać, że nie jest tu przypadkowe, jest dedykowane do tego modelu, za to także wielki plus. Działa dużo lepiej ze smartfonami niż poprzedni system Connect. Jeszcze te możliwości, jeżeli chodzi o rynek polski, szkoda, że asystent, ale to już jest wina Apple'a, nie działa po polsku, bo Siri tutaj moglibyśmy robić cuda i praktycznie wszystko powiedzieć sobie komendami głosowymi, napisać wiadomość, zadzwonić i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o Android Auto, także działa. Ważne jest, pamiętajcie, abyście podłączyli przy pierwszym uruchomieniu kablem USB, a przy iPhone'ie używali oryginalnego kabla. Mam nadzieję, że materiał był dla Was pomocny. Materiał jest bardzo obszerny, więc czekam także na Wasze komentarze, pytania. My także ten system będziemy dla Was testować. Dziękuję, że byliście z nami. Proszę o subskrypcję i zapraszam.